Cześć, tu Bartek z Road Racing. Zapraszam Was dzisiaj na film, który pokaże Wam kilka rowerów, takich, jakie są teraz najbardziej na czasie, które są efektem ewolucji, która trwa już od wielu lat, efektem pojawienia się trendu aero lata temu. Jak, jak również potrzebami kolarzy, które nigdy się nie zmieniły w zakresie roweru, tak jakimi są jakość jazdy i jednak niska waga tego roweru. No, tego się też domagają kolarze. Może nie tyle nam, amatorom, jest to potrzebne, ile zawodowcom, a dla nich to są również rowery budowane. Przecież nie produkuje się dwóch egzemplarzy roweru, jednego dla nas, drugiego dla nich, tylko to wszystko opiera się na podobnych projektach. Mogą mieć trochę lepsze wykonanie, ale. Nie będą mieli całkowicie od nowa stworzonych rowerów, bo to po prostu jest finansową katastrofą, gdyby tak producenci postępowali. Yy, to jest film sprzed dwóch lat. Yy, te, to, to jest film, który powstał przy okazji testów Gianta TCR, na którym dzisiaj posiada tego Gianta i jeździ im również od czasu do czasu nasz kolarz Kamil Gromnicki. Yy, krótka chwila, tylko żebyście zobaczyli, że już dwa lata temu, jakby yy, Dosyć trafnie to zdiagnozowałem, którą to stronę wszystko idzie. Zapraszam na chwilę tego filmu i przechodzimy do treści właściwej. Testując tego Gianta, nasunęła mi się taka myśl, że w pewnym momencie parę lat temu branża rowerowa mocno poszła w takie sekcje deep aero rowery typu, nie wiem, Cannondale. System Six czy inne tego typu maszyny. A obecnie od jakiegoś czasu jednak nastąpił odwrót od tego. Ten rower jest tego przykładem. Są, są też zoptymalizowane aerodynamicznie lekkie rowery od Trek'a, od Speca, od Scotta, Scott Addict Specialized Tarmac. I w sumie to jest chyba optimum, bo jednak rower, żeby dobrze jechał, OK. Aerodynamika jest bardzo ważna i ona działa zawsze. Ale żeby rower w sytuacjach takich klasycznych kolarskich zachowywał się super, no dobrze by było, żeby jednak był też lekki. I w tym branża się dosyć szybko zorientowała i przykładem takiego roweru jest Giant, którego testowałem. Naprawdę no, spełnia on wiele wymogów, które kolarz rowerowi stawia. Oprócz tego, że jest aero, jest szybki, zwinny, dobrze startuje po zakręcie, dobrze się, łatwo się go rozkręca ze względu też na tą sztywność, jest bardzo zwrotny. Mamy takie sekcje zakrętów tutaj niedaleko Bolesławca, gdzie można prawo, lewo. Okej, okay, starczy moim zdaniem. Yy, ja tylko wam jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że Giant TCR właśnie tej generacji przy wietrze na wprost, czyli przy kącie wiania wiatru 0 jest szybszy od najnowszego treka yy, Madon tego z otworem pod sztycą. Oczywiście przy kątach tam w, kier w kierunku 10 stopni jest to, yy, przewagę zyskuje rower Aero, ale to są po prostu super rowery, i wcale nie ważą wiele, nie wyglądają pretensjonalnie. Yy, ten test prze przeprowadził David Arthur na swoim kanale. Podam źródło yy, skąd się yy, tego dowiedziałem yy, w tunelu aerodynamicznym. Yy, ok, yy, wybrałem tutaj dosłownie parę rowerów, yy, żeby wam pokazać, yy, właśnie, które są według mnie na dzień dzisiejszy takie najgorętsze modele. Na szosie dostępne, zgodne z tym co ja tam powiedziałem, czyli nie rower taki heavy aero Zmodyfikowany powiedzmy rower do jazdy na czas, gdzie waga powiedzmy to jest 8 kilo czy więcej, czy 8,5 O bardzo dobrej aerodynamice, ale też o wielu wadach i ograniczeniach tego typu rowerów Jak choćby reakcja na wiatry boczne, o czym się rzadko mówi, ale ja już w swoich filmach to poruszałem, że takie Rowery typu Cannondale System Six czy Orbea Orca Aero w małych rozmiarach z dwoma bidonami tworzą naprawdę konkretną przeszkodę dla wiatru. Okej, okay. pierwszym rowerem, od którego zaczynamy, to jest chyba jeden naprawdę stopowych topowych rowerów obecnie produkowanych, szosowych i obiekt e, wzdychań wielu kolarzy. Cannondale e, Super Six, najnowsza edycja. E, tutaj wybrałem, nie wybrałem jakichś super najdroższych wersji tych rowerów. Nie chcę, mi tu, nie chcę tutaj mieć roweru za 70 tysięcy w tym filmie. Po prostu wybrałem tańsze wersje, ok, one są dalej drogie, no ale są tańsze od tych topowych. Co o tym rowerze? Jest to kolejna edycja szlagieru szosowego od marki Cannondale. System Six no, zawsze był uważany, poprzednia jego edycja i jeszcze poprzednia, ta na szczęki szczególnie, był uważany jako rower, który dawał świetną jakość jazdy, doskonały na zakrętach, lekki. I, i po prostu taka klasyczna szoka, szosa do ścigania od wielu lat obecną jest również w World w, nowej, w nowym modelu kilka rzeczy uległo zmianie super slim taka rura jeśli chodzi rura podsiodłowa bardziej wyartykułowana aerodynamika jeśli chodzi o dolną rurę trój, trój, taki zowalizowany trójkąt delta shape jeśli chodzi o rurę sterową który w teorii, mówi yy, Cannondale, umożliwił zbudowanie specyficznego, dosyć kształtu yy, główki sterowej, ale o co chodzi? To nie chodzi o to, że przecież łożyska nie są trójkątne, łożyska są okrągłe. Chodzi o to, że kable można było przepuścić tymi właśnie boczkami, że tak powiem. Podobną technikę przepuszczania kabli przez główkę sterową yy, przy użyciu nieokrągłych rur sterowych stosowała m.in. marka BMC. Także dzięki temu ta, ta, ta rura jest bardzo aerody bardziej aerodynamiczna, główka sterowa. Natomiast też tutaj ja w wielu swoich filmach wspominałem was, że, wam, że to, co jest najważniejsze w rowerze, a co daje też jakość jazdy przy okazji, to jest zadbanie o to, żeby aerodynamika była maksymalna w tym obszarze roweru, czyli z przodu kierownica główka sterowa, widelec, rura yy, dolna, rura górna powiedzmy. Natomiast to, co jest tutaj, to już jest takie powietrze z dużą ilością turbulencji. Nawet się kiedyś o tym wypowiedział ktoś, kto nie jest na pewno inżynierem, a może jest, nie wiem, Alberto Contador, jak mówił o swoich rowerach. Ja się z tym w pełni zgadzam. Natomiast tutaj, pracowanie nad aero w tym obszarze bardzo często kończy się rowerami, które fatalną mają kulturę jazdy, bo są turbosztywne z tyłu. Zero jakiegoś takiego współgrania z kolarzem i no jeździ się na nich, krótko mówiąc, źle. Okej, okay, ale tego to Cannondale'a na pewno nie dotyczy. Tutaj mamy bardzo delikatne terurki z tyłu i rower naprawdę jest zbudowany po to, by być szybkim, być dynamicznym. Jest zbudowany w dosyć prostych technologiach. Też Cannondale muszę zaznaczyć, że od kiedy przeszedł do grupy PONS, trochę zszedł na ziemię z tymi swoimi konstrukcjami. Pozbył się wielu nietypowych rzeczy, które mogły od niego od, odstraszać co niektórych klientów. I po prostu Mamy tutaj teraz Zdecydowanie takie bardziej do życia rowery No jeśli chodzi o support mamy tutaj BSA W innych rowerach Cannondale zniknęły te, te dziwne koła z tym offsetem Z tyłu, dziwne koło z tyłu no troszeczkę Pons wyprostował, Pons to jest gigantyczna grupa holenderska, która jest w przemyśle rowerowym, ma w swoim składzie m.in. marki takie jak Cervelo, Mongoose, GT i inne marki, no to jest gigant, także tam optymalizacja zaszła dosyć szybko, Z moim zdaniem z korzyścią dla yy, Cannondale'a. Co ważne w Cannondale'u, co ważne, żebyście zapamiętali, jeżeli będziecie kiedyś tam szukali roweru, to Cannondale ma bardzo rozsądne wymiary REACH. On jest przeciwnikiem tego over-reach, czyli zbyt długich rowerów. No, przykładem takiego roweru, pierwszym, który mi się nasuwa, jest Scott Addict RC. No, Tamte reache są tak długie, że ratując się kolarze, walą nawet po 6 cm podkładek czy po 5. Już tam nie mierzyłem tego, ale wygląda to strasznie. Natomiast Cannondale, zauważcie jakie ma rozsądne wymiary ricz w swoich rowerach, w moim rozmiarze ma 37,8, ty, przy, przy tym rozmiarze często to już jest nawet 39, pod 39, ten, pod 390 mm, natomiast tu jest bardzo fajny rozmiar, tu jeszcze fajniejszy, przy okazji główka jest również rozsądnie wysoka, 53,5 Ostatnio oglądałem materiał o takim, o takim rowerze Envy i oni dokładnie w tą samą stronę z geometrią swojego roweru poszli. Yy, także spoko. Jak zawodowiec będzie chciał, to sobie weźmie. Zawsze rozmiar mniejszy. Tak to się robi, jak chcesz mieć agresywną geometrię i dłuższy mostek. Yy, natomiast amator jest się w stanie na tym rowerze odnaleźć. I to jest bardzo istotna różnica. No, doświadczenie Cannondale'a w budowaniu rowerów szosowych, które świetnie skręcają, jest bardzo długie. Także i tutaj jest to yy, zauważalne. Kąty główki są jak w sam raz, w zależności od rozmiaru, żeby ten rower fajnie skręcał podobnie wartość trail i offset widelca opuszczenie suportu jest od 74 do 72 i mniej, to jest ok, to jest takie optimum bym powiedział, może nawet troszeczkę głębiej w kierunku 72 to jest taki standard w szosie, może troszeczkę nawet głębiej w kierunku większej stabilności tego roweru Yy, wrażenia ludzi, którzy na nim jeździli są bardzo dobre, jest to absolutny top światowy jeśli chodzi o szosy w tej chwili yy, I dlatego umieściłem go również top, w sensie nie numer jeden tylko ta ścisła taka topka powiedzmy yy, Ok, tyle o Cannondale'u, tutaj mieliśmy yy, wersję na Ultegrze Di2 yy, z, z kołami od razu karbonowymi z tego co tam widziałem, jeszcze tylko się upewnię, żeby was w błąd nie wprowadzić. Hologram obręcze 45 mm, 21 mm w środku, na, nadające się do tubelessa. Ludzie oceniają te koła jako reaktywne, dosyć spoko. Nie są one super lekkie jeszcze w tej wersji, ale nie można mieć wszystkiego niestety w tych czasach za 33 tysiące zł. Ok, przejdźmy dalej. Tu jest z kolei rower, który w sumie jest zaskoczeniem na takiej liście bo jeszcze Propel poprzedniej generacji na pewno by tu nie był, bo to on był właśnie takim jakby szczytowym osiągnięciem tej epoki heavy aero, takich rowerów super sztywnych i aerodynamicznych. Poprzedni propel był rowerem szybkim. My robiliśmy tutaj pod Bolesławcem testy na 15 kilometrowej pętli. Jego przeciwnikiem była pierwsza generacja yy, y, Orbei. To był bardzo amatorski test, bo tam się nawet koła nie były takie same. Także zrobiliśmy to tak po prostu dla własnego zorientowania się i to przy dosyć niskiej mocy, przy 200 watach. W każdym razie ten poprzedni propel wklepał tej Orbei 20 parę sekund. Okej, okay, ale to nie jest poprzedni Propel, tylko to jest aktualny, zupełnie inny rower, testowany na kanale Road Racing. Polecam test tego roweru na moim kanale obejrzeć. Dokładnie tego, ten, dokładnie ta wersja, to malowanie, ten sprzęt, wszystko się zgadza. I zauważcie, że już tutaj mamy przede wszystkim prostą rurę podsiodłową, nie ma tego wycięcia, to jest jedna z charakterystycznych cech upodabniająca ten rower trochę do TCR-a. I nie ma takich mocno wyrzeźbionych rurek tylnego trójkąta, potężnych rurek, które były w poprzednim modelu, które powodowały, że jakość jazdy na tym Propelu Dwójce no, nie była fantastyczna. No, muszę Wam to powiedzieć wprost. Ten rower po prostu był bardzo, bardzo sztywnym rowerem, bezkompromisowym, ale na 200 km nigdy w życiu bym go nie wybrał. Natomiast ten rower, jak najbardziej on jest i lekki. Oczywiście on tutaj w tym secie swoje waży. Ja mówiąc lekki, mówię możliwości danego modelu, czyli topowa wersja, że jest super lekko, a resztę no, trzeba tam troszeczkę zmodyfikować, żeby była lżejsza. Ale tu niewielkim kosztem schodzisz poniżej 8 kg swobodnie. To nie, nie potrzeba tutaj cudów. Dalej zostawiasz tą turbociężką grupę, czyli Rivala AXS, który naprawdę jest jednym z rekordzistów, jeśli chodzi o wagę. Natomiast sama aerodynamika tego roweru, prowadzenie i zdolność do jazdy. w Dowolnych warunkach no, Nasz tutaj Kamil Gromnicki Którego już wielokrotnie widzieliście Na nagraniach różnych na kanale I na, na, na moim Instagramie Na jego Instagramie polecam serdecznie yy, Wygrał na tym rowerze szosowe, Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski No to o czymś mówi Jeśli chodzi o nowoczesne takie konstrukcje Ja też tylko jednej rzeczy nie mogę się doczekać Tu jest oczywiście też z pozytywnych rzeczy Integracja yy, przewodów w mostku Bardzo sprytnie zrobiona Świetnie to Giant to pracował. Yy, mamy tutaj aerodynamiczną sztycę i jedna rzecz też łączy trzy pierwsze rowery w tym porównaniu takie same mocowanie siodła, najlepsze jakie istnieje nie najwygodniejsze, ale najlepsze nigdy nie zawodzi dwie śruby jedna za drugą zwróćcie na to uwagę, że również kolejny rower który miał mocowanie na jedną śrubę w poprzedniej edycji, bo w Giantach te dwie śruby są dosyć dawno yy, w Cannondale też tego nie rezygnował zawsze Wam mówiłem o mojej sztycy C2 Cannondale'a i tu też mamy takie mocowanie, także mamy 100% bezpieczeństwa, że to się będzie kupy trzymać. Yy, OK. Yy, i no cóż, ten, ten Giant na pewno w ten nowy trend się wpisuje, a ja tylko nie mogę się doczekać co Giant pokaże jak wypuści nowego TCR-a. Bo ja się spodziewam, że to będzie miazga. Yy, nie mogę się tej premiery doczekać i nie wiem kiedy ona będzie. Niedługo na moim kanale będzie test nowego Gianta DeFi. Dopiero co Premiera Światowa była, zobaczycie go na żywo i poznacie moje zdanie. Natomiast no, ze stajni Gianta, Premiera, jak już wielokrotnie mówiłem, to zawsze jest grubo, niezależnie od tego, co, co tą premierą w danej chwili jest. Rzut oka, jeszcze na geometrię tego roweru, ona jest troszeczkę bardziej sportowa niż to, co jest w Cannondale'u To nie ma dwóch zdań, no, ale zawsze to można jakoś dalej regulować długością, długością mostka i tak dalej. Tutaj też zwróćmy uwagę, że ten sloping jest troszeczkę mniejszy niż zazwyczaj, niż w takiej klasycznym giantowym wykonaniu, na przykład właśnie w TCR-ach, po czym to widać? Po długości rury podsiodłowej. Już w małym rozmiarze, w SC mamy 500 mm, czyli w moim przypadku sztyca by wystawała bardzo niewiele, no i to jest jeden z powodów, dla których tego roweru nie kupiłem, a bardzo mocno go rozważałem. I, I cóż, jeśli chodzi o stack i reach, to tak jak widzicie, no tutaj ten, nie są to jakieś ekstremalne wartości, nie powiem. Ale jeśli o mnie przypadkiem chodzi, no wolę, żeby tej sztycy cokolwiek wystawało. I tak nie mam jakichś super krótkich nóg. Przy metrze 71 mam 78,5 cm przekrok, ale wolę, żeby ta, tej sztycy wystawało trochę więcej. Patrzę zawsze na geometrię, to jest dla mnie eliminacja, jeśli chodzi. O to, co tutaj się dzieje. Także ta geometria jest całkiem spoko. To nie są jakieś mega wysilone wartości. 383 to zawsze nie jest 390, jeśli chodzi o RIST w tym rozmiarze. I stack też jest pod 530, czyli jest spoko. Ten rower nie będzie wyglądał dziwnie, jak go złożycie dla siebie, o ile sobie dopasujecie któryś z rozmiarów. Rozmiarów mamy 6. W naszym w Road Racingu tego, ten model ma, tego modelu mamy dwie sztuki, najwyższą i właśnie tą. Także tak to wygląda w Road Racing, jeśli chodzi o tą maszynę. Jeśli rozważacie rowery, jeżeli też chciałbym podkreślić kolory, nowe gianta, jeśli chodzi o malowania, to to nie jest jakaś strażacka czerwień, to jest tak piękny czerwony, że się napatrzeć go nie można. Na żywo możecie ten rower chociażby zobaczyć, jak spotkacie gdzieś na wyścigu czy na trasie Kamila naszego. Ok, jedziemy dalej. Co my tu mamy? Jak jest omówienie topowych rowerów, to nie może zabraknąć speca. Ta firma jest absolutnym premium. Też słowo premium jest yy, po prostu nadużywane w tej branży, bo każda firma chciałaby być premium, a nie każda jest. Dla mnie takim wyznacznikiem premium jest to, że wprowadzasz coś, co wyznacza jakieś trendy. Że stosujesz rozwiązania, czy idziesz w stronę, którą inni również chcą pójść. Natomiast sam fakt takiego deklaratywnego bycia premium to trochę po prostu kiepski pomysł i naprawdę nie dajcie sobie wkręcić, że wszystko, co jest na rynku kolarskim, jest premium. Ok, trzeba przyznać, uroda tego, tej SL8. No jest kontrowersyjna. Zobaczcie, jak ta główka wygląda. Też ym, to jest żadna tajemnica, że tu są dwa tej samej wielkości łożyska. Ym, no wygląda to dziwnie. Mówi się tak ogólnie, że jest to yy, przód yy, z węża, tył z Eytosa, yy, czyli z super lekkiej szosy, najwyższej produkcyjnej szosy, yy, jaka jest w ogóle dostępna. Yy... Może i nie wygląda to fajnie, ale spe Specialized'a rowery naprawdę tarmaki jeździłem na SL5, to był mój własny rower na Sworksie, yy, mają bardzo dobrą charakterystykę jazdy. Ma mają świetną jazdę. To one też przeszły ewolucję. Kiedyś, kiedyś model SL3, nawet przez zawodników jeżdżących na tym rowerze, a w tamtym czasie na tym rowerze jeździł chociażby Alberto Contador. Była mowa, że ten rower jest zbyt sztywny. Yy, I kolejne SL4 był takim pośrednim rowerem A SL5 Riders First Engineered pierwsza, Pierwsze wypusty w tej, w tej jakby filozofii tworzenia rowerów No miał charakterystykę jazdy fenomenalną Świetnie się na nim jeździło SL6 był takim leciutkim rowerem którym, Który yy, yy, też był niezłą konstrukcją Ale powiedzmy, że ta SL, SL7 była dużo głośniejszą wersją To już była taka typowa wersja pod tarczę robiona z jednym problemem, no, mieli tam problem, to prawda, z tymi y, rurami sterowymi, ale jakoś tam z niego wyszli, już nie wnikajmy jak. Y, natomiast, y, no, SL8 jest dalszą ewolucją. Mamy tutaj jeszcze lżejsze ramy. Lża ramy z poziomu S-Works y, są ramami około 100 gramów lżejszymi od reszty konkurencji. No, to pozwala budować bardzo lekkie rowery, schodzące poniżej y, 7 kg zdecydowanie. A kolejny poziom tego, tej ramy, czyli 10R. jest dalej turbo lekką ramą. Także no, spec to spec. Oni mają swoją własną filozofię tworzenia tych rowerów, są na topie, są poważani jako taka firma na świecie, jakby tego się nie kwestionuje w Polsce yy, Spec ma jakąś tam swoją sieć sprzedaży jak najbardziej, mają super elegancki sklep w Warszawie i, i wielu dealerów yy, w całej Polsce rozsianych no, i jest, jest to firma, która, jeżeli dysponujecie sporymi budżetami na rower, warto, warto wziąć na pewno speca również na tapet. Jeszcze odnośnie tego modelu mówi się też, że główne oszczędności aerodynamiczne, jeśli chodzi o tą maszynę, pochodzą z kierownicy, że to ona spowodowała spadki oporów. I to się jakby cały czas pokrywa te proste zdanie Alberto Contadora, że wszystko, co ma coś z aerodynamiką wspólnego, jest z przodu roweru, a nie z tyłu. Bardzo taka również szczuplutka rura podsiodłowa Zmienione mocowanie siodła, to jest wielki plus w sl Mega plus jak dla mnie I, I tak to wygląda z SL8 Ok, zobaczmy jeszcze, to jest wersja też na Ultegrze Di2 Dosyć droga, no nie ukrywam tego, że, że waży ona sporo Ale zobaczcie sobie, że kosztuje sporo, 7,16 to jest waga tego roweru. No i to jest, jeżeli chodzi o, o rowery na także to jest naprawdę mega, mega niska waga. Yy, tylko pogratulować Specowi to jeszcze nie jest najwyższa oczywiście specyfikacja tu, ani nie są najdroższe koła, yy, ani nic takiego się tutaj nie dzieje. Widzę, że tu jest SL8 yy, na fakt 10R. Dobrze, czyli dobrze powiedziałem o tym rodzaju karbonu. Świetne opony Speca, bo akurat Spec w Stanach chce być postrzegany jako przykładowo super producent opon. W Europie są inni producenci. Tu mamy Vittoria i Continentala, takich turbokozaków. Do tego jeszcze Schwalbe, Pirelli. Także mamy trochę, to Pirelli też poprawiło swoje opony od kiedy otworzyli tą fabrykę we, we Włoszech. Okej, okay. i tutaj jeśli chodzi o geometrię tego roweru, to... Również są drobne zmiany w tej geometrii w stosunku do poprzedniego modelu. Mm, niewielkie, no dosłownie mini mini, ale coś się dzieje. Ten stack widzę tutaj, że jest przy, tam chyba był w poprzednim rozmiarze, bo to jest 52 widzę po riczu. 517 w poprzednim rozmiarze był 516, coś w tej okolicy. Teraz go troszeczkę podnieśli. Krótko mówiąc, ja jak sobie myślę, a cały czas ja nie mam u mnie czegoś takiego, że ja mam rower i nie myślę o nowym rowerze. To jest ja kupię i już w ten sam dzień myślę o nowym rowerze, ale to jest trochę związane z kanałem, że te rowery mi służą, one pracują tu na tym kanale i dla mnie to ma jakiś sens Mógłbym te, do tego Speca się delikatnie przymierzyć Raczej bym kupił ramę Nie cały rower, bo płacenie specowi z, y, Za całość to trochę Przekracza y, y, Moje pojmowanie tego Ile rower powinien kosztować Sorry Specialized y, Ok, y, Także naprawdę spoko rower y, Proporcja stack do reach Jeszcze policzmy ją dokładnie Ile ona teraz wynosi, bo ta, ta cyfra dużo mówi Już chwileczkę 139 no to jest prawie bliskie już takich no jest to po tej stronie nieekstremalnej. Tak bym to delikatnie ujął yy, wysokości główki. Pamiętajcie też, żeby starą metodą nie oceniać wysokości roweru na podstawie wysokości główki. To jest duży błąd Dlaczego? Bo widelec jest bardzo różnie skonstruowany. Przykładem, niech będzie widelec w Meridzie yy, Reacto, yy, który naprawdę ma wysoką taką koronę i wartość wysokości główki możecie wprowadzić w błąd. Także Specialized, po pierwsze, podsumowując, lekki aero i dobra jakość jazdy, czyli te trzy rzeczy yy, są tutaj yy, wzięte grubo pod uwagę. Yy, I to są te trzy podstawowe rzeczy, które się liczą. Czyli jak widzicie, już branża raczej i Branża, klienci nie chcą rowerów ważących po 8,5 kg, wyglądających jak czasówka bez kokpitu czasowego, bo, na tak, bo takie rowery nie są wcale takie super fajne w jeździe, tylko chcą mieć coś, co je, to się można było domyślać, że będą chcieli mieć wszystko w jednym. To są takie właśnie rowery. Te dzisiaj oglądacie. Yy, kolejny rower, tutaj wziąłem Filantę SL. Celowo nie wziąłem wersji SLR, bo ona jest bardzo droga. A też bilierem handluje sieć sklepów, z którą miałem przyjemność współpracować z Kalisza Bike Service. I, I patrzcie przede wszystkim na jedną rzecz. Zobaczcie sobie jak ten rower jest piękny, bo tego się inaczej nazwać nie da. On jest tak w detalach przepięknie wykonany, takie ładne malowanie. Oczywiście Włosi tu zadbali też o turbo-profesjonalną fotografię. No ale kto im broni dać ładne zdjęcia na własną stronę? No rower jest po prostu magiczny i to jest właśnie kolejny przykład wprost tej yy, idei. Mieszamy rower w góry z rowerem aero, wychodzi coś takiego. W topowych wersjach on waży około 7 kg. Także jest to kolejny przykład na to, że te rowery mogą być lekkie. Ta wersja SL ma ramę, frame set generalnie 150 gramów cięższy od wersji SLR, ale kosztuje istotnie mniej. No, i jest mniej radykalna, tak to opisuje sam Wilier. No, rower zamieściłem tutaj, powiem wprost, również trochę ze względu na jego urodę, ale już przy recenzji Wiliera Jeny, który jest też świetnym gravelem, trochę mało popularnym, mało się o nim w Polsce mówiło, a ma naprawdę genialną jakość jazdy. Z tych rowerów gravelowych, na których teraz jeździłem, Revolt, Jena i może właśnie obecne Basso, ma taką fajną jakość jazdy. Nie jest sztywną taczką do jazdy. I ten Filante, oczywiście jeśli chodzi o rower, muszę tutaj uzupełnić wiadomości o jego y, geometrii, geometrię ma jednak sportową, tutaj jest nowoczesny bardzo system, Wilier opracował, zadaje Ci trzy pytania jeśli chodzi o dobór tego, tej, tego rozmiaru ramy, mi wybrał MKę, ale niestety wybrał mi rower super długi, musiałbym tu naprawdę mieć krótszy mostek, krótko mówiąc, mimo tego, że on jest piękny, nie będzie na mojej liście niestety, bo no, musiałbym tu jeździć naprawdę z krótkim mostkiem w rowerze, który na mnie pasuje, a to też upośledza trochę jazdę szosy. Pewna minimalna długość mostka na szosie, no jednak jest wskazana, żeby ten rower nie był turbonerwowy. I o tym pamiętajcie. I tutaj popatrzcie sobie na wartości. w Już najmniejszy rozmiar ma 380XSK przy staku 505. To jest tak jak w przełajówce, tak niski. Powiedzmy taki rozmiar na metr 70 to coś między tym a tym. 384 RICZ i 388, który mi Wilier polecił. No, musiałbym mieć tu mostek, krótko mówiąc, 70. Można zaeksperymentować! Ale czy ja aż tak bardzo chcę jeździć na rowerze z 70? Wątpię. Natomiast dla kogoś to jest trochę bardziej gitki, może bardziej garba schylić, przysłowiowo mówiąc. No, propozycja naprawdę do rozważenia. Może nie taka oczywista, nie pierwszy wybór, ale wyobraźcie sobie, jakby taki rowerek w waszym pokoju czekał na was po pracy, żebyście się na nim bujnęli. Czy mielibyście ochotę na niego wskoczyć, czy nie? Moim zdaniem tak. Ok, przechodzimy dalej. W takim zestawieniu nie mogło też zabraknąć firmy, która również produkuje bardzo wysokiej jakości rowery. Ona, to może firma ma i tam trochę hejterów ze względu na rozmiary napisów, ale kompletnie mnie to nie interesuje. Hejterami się nigdy nie zajmuje. Rama, firma ta produkuje bardzo wysokiej jakości rowery Ramy robi na Tajwanie, z moich wiadomości u turbo prestiżowego producenta Także to jest gwarancja mega jakości całości I jest bardzo odważna w swoich projektach I to nie tylko w szosie, to samo dotyczy cross country Robi też świetne rowery do jazdy na czas no Jest firmą, która w tej branży jest od lat to jest m, mogłem tu pokazać Emondę i to by nie było nic dziwnego bo to Emonda jest klasykiem takim jeśli chodzi o tą dzisiejszą półkę ale to jest trochę nawiązanie do Propela nowego bo to jest pokazanie że rower bardzo szybki bo to co wam powiedziałem że, w, że na wprost Giant TCR był, miał lepsze wartości oporu aerodynamicznego niż, niż niż ten Trek to jest prawda natomiast w rzeczywistych warunkach wiatr z kąta zero praktycznie nie wieje. To jest związane z tym, że ty się ruszasz i realny kąt, kąt wiatru jest zazwyczaj, no ma jakąś wartość. Także są to na pewno bardzo szybkie maszyny. Trek też zazwyczaj świetnie wygląda. My mamy u nas w klubie poprzednią generację Madonki, której właścicielem jest nasz Wit, super pozytywny chłopak z Legnicy, a to jest SLR czyli ta wyższa wersja w najtańszym wykonaniu, no, najtańsze w tej wersji to jest 42 600 zł miałem okazję te rowery widzieć na żywo wiele razy u kolarzy, którzy się ścigają a w sklepie, no to właśnie też w Bike serwisie w Kaliszu, oni również są dealerem Trek'a Ok. no i co z tym rowerem no jest tutaj właśnie w sposób trochę prostszy bez ciężkiego jednak ISO -speeda pomyślane jak zrobić żeby rower był zdatny do komfortowej również jazdy jest tutaj ten otwór, który z jednej strony działa jako wspomożenie procesów aero, z drugiej strony jest to trochę zaprzeczenie teorii takiej double diamond klasycznych ram i stworzenie ramy, która żeby była w ogóle się kupy trzymała, musiała być naprawdę świetnie wykonana, no ale w treku domyślam się, że tak jest bo, jest to przesunięcie jakby do przodu tego miejsca, łączenia się z rurą górną. Bardzo nietypowa konstrukcja, jedyna na rynku, ale na pewno też wyróżniająca się. I znając realne różnice między rowerami, jak to testujemy, a mogę Wam zdradzić, że przygotowujemy, wydaje mi się, że bardzo ciekawy test, bo będziemy testowali Specialized Avenger kontra Ridley CX, kontra przełaj Ridleya, ten, który teraz jest w ofercie w Ridleyu, na tych samych kołach, i chcemy sprawdzić co tak naprawdę daje sama rama bardzo aerodynamicznego roweru, jakim jest Węcz, jakim był Węcz ostatniej generacji kontra zwykła szosa na okrągłych rurach, chętnie się też przekonamy, natomiast no tutaj yy, jeśli chodzi o ten rower i wrażenia z jazdy na nim, z tego co ludzie opowiadają, no to komfort jest zdecydowanie większy, a możliwości przykładowo jazdy na zjazdach, na zjazdach jest ważna sztywność przodu i generalnie taka responsywność roweru, żeby ten rower się dobrze prowadził no jest bezbłędny Trek to wielka firma, to ma też swoje koła, Bontragery, tragery, kit wykończeniowy własny i, i, i tak to wygląda. Eee, to nie jest do końca istotne dzisiaj, jak, w co jest wyposażony ten rower. Jak widzicie, tam jest e, 105 DI2, bardzo fajna grupa. Wolałbym zdecydowanie rower na 105 niż nawet na, na Rivalu czy na Force, to nie ma znaczenia. Jak na szosę to Shimano i co my tutaj mamy? Chciałbym zerknąć na geometrię tego roweru, strona Trek'a od zawsze błyszczy, bardzo fajnie się ją obsługuje i weźmy sobie 52, bo to jest mój rozmiar i sprawdzimy tylko proporcje stack do reach, to wszystko jest przetłumaczone na polski i to chyba nie przez komputer, <laughs> jak czasami na stronie speca jest to widoczne. 523 przez 383, 1365. No, to jest po stronie zdecydowanie tych bardziej sportowych rowerów. Tu jest chyba ta geometria 1,5 w tym treku. ile dobrze pamiętam. No, ale on jak najbardziej stoi w temacie właśnie tego, o czym mówię. Czyli trzy rzeczy na raz: jakość jazdy, niska waga i aero. I tutaj jakby Trek ma, ma to wszystko pod uwagę wzięte Zobaczmy jeszcze wagę 7,75 w rozmiarze 50, 56 Czyli jakaś tam 52 pewnie waży 7,600 albo i nawet mniej Co jest bardzo korzystną wagą Weźmy pod uwagę, mamy tu 105 di Tu W samym Shimano można jeszcze przy lepszej grupie osprzętu Zdecydowanie tam w okolice 7 kg dojechać a jest to rower aero. Przypomnę, że Trek i Madon potrafiły ważyć po 9 kg kiedyś. W tańszych wersjach. No, mamy tutaj zdecydowany krok do przodu. Tych rowerów. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, jakie rowery jeszcze byście tutaj wrzucili, ich jest sporo. Nie chcę, żeby to nagranie trwało godzinę, bo później jego montowanie trwa dwie godziny. A dzisiaj jeszcze chcę wyjść na rower, także na razie to tyle. Sezon nagrań z przeglądarki dopiero się rozpoczyna. Bądźcie z kanałem Road Racing, to jest najlepsze źródło w Polsce informacji o technice rowerowej. Wielu ludzi się do tego przekonało, a tym filmem również chcę przekonać i Was. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam, Bartek z Road Racing.